przedłużą jeździć tam, bo przez to właśnie są opóźnienia, przez to, że Berlin i... Jesteśmy międzynarodową organizacją zrzeszającą około 13 tysięcy studentów w całej Europie. To jest takie nasze copółroczne spotkanie oddziałów z danego regionu. Nasz region to jest Polska i Ukraina, no ale nie tylko, bo przyjeżdżają ze względu na dobrą sławę naszych spotkań, przyjeżdżają ludzie z całej Europy tak naprawdę. Mamy Włochów, Hiszpanów, różne narodowości i spotykamy się, żeby rozmawiać na temat problemów naszej organizacji. Dyskutujemy na tematy, które są poruszane teraz obecnie w Europie, jeżeli chodzi o politykę, rozmawiamy jak jest, jak powinno być i również doszkalamy się, prowadzimy różnego typu warsztaty doszkalające naszych członków. Spotkanie trwa 3 dni, 2 dni warsztatowe, 1 dzień właśnie otwarcia, tak jak dzisiaj. Nam zależy na tym, by ta Europa dla nich była bez barier, tak? I tutaj bardziej się teraz skupiamy na tym, żeby osobom, które potrzebują wizy, żeby dostać się do któregoś z państw, żeby miały po prostu to ułatwione. Żeby student, osoba młoda mogła po prostu wziąć paszport, wziąć dowód i po prostu pojechać tam, gdzie sobie wymarzyła. To jest taka funkcja, która sprawuje dlatego, żeby być osobą odpowiedzialną i być takim supportem i pomocą dla wszystkich oddziałów w Polsce i na Ukrainie, ponieważ tymi dwoma państwami się zajmuję, to ja im pomagam, jeżeli mają problemy najróżniejsze, finansowe bądź personalne w antenie, czyli antena to oddział oczywiście. Również pomagam im w kwestiach merytorycznych, czym zajmuje się nasza organizacja, w jaki sposób ją promować, jak prowadzić nasze wydarzenia i projekty, żeby były jak najbardziej efektywne. A teraz kilka słów na temat tego, a jak te ośrodki w Polsce i na Ukrainie sobie radzą? Często korzystają z Twojej pomocy? Prezydenci anten w Polsce kontaktują się ze mną bardzo często, powiedziałabym wręcz, że codziennie, ale bardzo często to są informacje, którymi oni się chcą dzielić i to są bardzo dobre informacje, że na przykład udało im się pozyskać jakiegoś sponsora, albo że mają nowe zaplecze finansowe, albo że mają kolejną większą ilość członków. Ale to też jest dla mnie miłe, że nie tylko oczekują ode mnie pomocy, ale też się ze mną dzielą tym, co się im udaje. Jeżeli chodzi o pomoc, no to tak, to kontaktują się też bardzo często, ale to też jest na tyle fajne, że pokazuje, że oni chcą się doskonalić i chcą być jeszcze lepsi w tym, co robią. Mimo tego, że upadło, że byłeś, to ciągle się angażujesz. Jak to wygląda? Jesteś chętnie zapraszany, czy sam dostajesz informacje o tych spotkaniach? To znaczy, to nie jest tak, że angażuję się stale. Teraz jest taki okres, gdzie tutaj właśnie studencka młodzież z ARZ Zielona Góra organizuje ten duży event, którym jest Network Meeting. No i w związku z tym, że jakieś tam doświadczenie posiadam, to poprosili mnie o parę rad. Ja im po prostu pomogłem i myślę, że na coś im się przydałem. A proszę powiedzieć, jakie to są porady, no bo pełniłeś te funkcje i pamiętamy wszyscy w Zielonej Górze, jak ją sprawowałeś, było była duża aktywność ARZ Zielona Góra. No ja generalnie poświęciłem temu jakby cały okres mojego życia akademickiego i w sumie nie tylko. Faktycznie, no wyglądało to w ten sposób, że wykonywaliśmy ogromną pracę, praktycznie 80% wydarzeń zielonogórskich opierało się młodzieżowych na naszej pracy. No, teraz jakie porady? No wiadomo, w momencie, gdy było się odpowiedzialnym za zarządzanie ludźmi, a w następnej kadencji na przykład za finanse, w następnej za PR i jakby wizerunek cały ten medialny, to w każdej dziedzinie gdzieś tam jestem w stanie podpowiedzieć im parę słów, które oni sobie odsieją, co już zrobili, co jeszcze może im się przydać i z tego wychodzi jakiś tam fajny efekt. What if you just believe?